Znam to przejście i było tutaj dużo wypadków. Oddawaliśmy głos, jak tylko zobaczyłam na internecie, że jest taki konkurs i że to tutaj ma być, to głosowaliśmy jak najbardziej tak. Znajdujemy się właśnie w Rybniku, w województwie śląskim, gdzie aktualnie trwa montaż bezpiecznego przejścia. Zgłosiliśmy nasz udział do konkursu organizowanego przez Orange. A dlaczego to przejście? Dlatego, że w ostatnich latach było tutaj dosyć sporo wypadków z udziałem pieszych i dzieci. Aktywne przejście dla pieszych firmy NCT jest inteligentne poprzez system, jaki w nim jest zainstalowany. Mianowicie mamy oprawę asymetryczną, która doświetla bardzo dobrze przejście dla pieszych. Mamy sygnały świetlne w słupie, które są uaktywniane poprzez to, kiedy pieszy zbliży się do tego przejścia. Bardzo ważną i ciekawą funkcją głośnik, który informuje pieszego zbliżającego się do przejścia o zachowaniu ostrożności. Zachowaj szczególną ostrożność. W konkursie wzięło udział 40 miast. Rywalizacja była zażarta. Do ostatniej chwili, tuż przed północą, miejsce na podium jeszcze się zmieniały. Łącznie zagłosowało 70 tysięcy mieszkańców po to, aby właśnie w ich mieście powstało inteligentne przejście. Poprosiliśmy o wsparcie wszystkie nasze szkoły, wszystkie nasze przedszkola. Nawet ta prośba trafiła do żłobka, a potem angażowaliśmy kolejne grupy społeczne. Mieszkańcy zaczęli się utożsamiać z tym głosowaniem. Kategorii do 20 tysięcy mieszkańców wygrało miasto Świdwin, kategorii 20-100 tysięcy mieszkańców miasto Iława. Ostatnia kategoria, miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców, miasto Rybnik. Inteligentne przejście to część wielkiego projektu Smart City od Orange. Już ponad 120 miast korzysta z nowoczesnych, inteligentnych rozwiązań, które ułatwiają życie mieszkańcom. Oferta jest szeroka. Rowery miejskie, systemy do zarządzania siecią wodociągową albo sterowania oświetleniem ulicznym to tylko kilka przykładów rozwiązań od Orange. Uważam, że właśnie takie konkursy są bardzo potrzebne do tego, aby idea Smart City w miastach była bardziej rozpowszechniona. Możemy tak w namacalny sposób pokazać naszym mieszkańcom, jak to działa, jak to możemy wykorzystywać. Tak, to jest taki pierwszy krok. Zawsze jakąś daleką podróż zaczyna się od małych kroków i myślę, że to będzie dobre. Orange.